No i co sądzisz? No i na przykład zobacz 1 Jana 5:20, żebyś mi to wytłumaczył. Jak ty to Pierwszy Jana. rozumiesz? Nie jak ja rozumiem, tylko tak jak w Indiach, bo ja naprawdę nie chcę. 5:20. Pierwszy Jana, tak? Tak. 5:20. Wiemy jednak, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu. Jesteśmy z Nim w jedności poprzez Jezusa, Syna Jezusa Chrystusa. Tak to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. No i jak należy rozumieć ten werset? No tak jak jest tu napisane. Po co przyszedł Jezus? Bo jest Żeby warszawskiej. obdarzyć wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu. Czyli znowuż tu zwraca uwagę nie na siebie, tylko na Boga. Nie. No to jak można inaczej? Zobacz. 1 Jana 5:20, ty tak to rozumiesz, nie? Że to odnosi się, że to odnosi się do Ojca Jezusa. No przecież jeszcze raz, jest tutaj obdarzył nas wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu. O prawdziwym Bogu. Jesteśmy z Nim w jedności poprzez Jezusa, Syna. Więc z no i kontekstu, dalej. sam werset mówi, że Jezus mówi o swoim Ojcu, mówi o Bogu Najwyższym, żebyśmy zdobyli wiedzę. Zresztą wszystkie nauki Jezusa Chrystusa koncentrowały się wokół zrozumieniu samego Boga, Jego imienia, pozycji. Jezus mówi, Ojciec jest większy niż ja przecież, wielokrotnie o tym mówił. No. A więc jak możemy... Ale no dobrze, ja ci przeczytam, jak jest z warszawskiej. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wystrzegajcie się fałszywych bogów, czyli nie zapisane On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ale nie Chrystus. Jezus. Jezus. Nie Jezus. No jak można, no to jest przekręcenie wersetu, to jest przekręcenie zrozumienia. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest jedynym prawdziwym Bogiem Jezus. Nigdzie. No jest. Ja, jeszcze, ja tu mam Biblię Warszawską. Ja zaraz otworzę. Ewangelia, pierwszy list Jana. Co za dużo nie mam czasu, bo tutaj jesteśmy. No ale jeszcze chwilkę. Ale chwilkę, tak. Dobrze. Prawie Boże na pierwszym miejscu. Ale co sądzisz o tej propozycji? Żebyśmy omawiali w sposób usystematyzowany, a nie wyrwany z kontekstu fragmenty. No dobrze, bracie, możemy przecież wziąć jakiś temat, na przykład Królestwo tak. Boże i wszystkie wersety, co dotyczą Królestwa tak. Bożego. Kto jest oczywiście, królem w bardzo tym dobrze. królestwie? Możemy tak. Pierwszy list Jana, zaraz jeszcze poszukam. To jest... piąty rozdział. Tak. 5:20. No sprawdź. My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu. Ale po co? Po co nas obdarzył? Żebyśmy mogli poznać prawdziwego i jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez Syna. Jesteśmy w jedności poprzez Syna. Z Bogiem Najwyższym. Przecież tu wyraźnie jest powiedziane, że obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego, czyli Boga Najwyższego. Żebyśmy byli w jedności z tym prawdziwym poprzez Syna. W jedności z tym prawdziwym poprzez Syna, więc nie kieruje uwagę tutaj Jan na Jezusa. Jezus
jest tylko pomocą do poznania prawdziwego Boga. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Dalej, już zupełnie mówi, jak gdyby podkreśla. Jezus miał nam pomóc w poznaniu prawdziwego Boga. Więc wczytaj się dokładnie w ten werset i przekład Nowego Świata no wyjaśnia, zresztą moglibyśmy sięgnąć do Biblii Gdańskiej i do innych, i tam jest wyraźnie powiedziane, że Jezus kieruje uwagę na Boga Najwyższego. Przyszedł po to, żebyśmy mogli poznać prawdziwego Boga. Przyszedł po to, żeby oznajmić ludziom. Wielokrotnie mówił, ja oznajmiam wam Boga swojego. Zresztą Boga waszego również. Więc to nie wiem, jak można przekręcić ten fragment. Już to wyraźnie widać. Ale jeżeli jeszcze chciałabyś zrozumieć dokładniej, no to weź Biblię Gdańską, Biblię, przykład Biblię Tysiąclecia. I tam wyraźnie też jest powiedziane, że przyjście Jezusa miało taki cel, poznanie prawdziwego Boga. Tak. I kto jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym? No Bóg Jehowa. Kto jest drogą, to jest jedyny prawdą, prawdziwy Bóg, życiem. Jedyny, najwyższy. Bo co prawda Ewangelia według Jana mówi o Jezusie, że jest Bogiem, tak jak o wielu innych. Jako szatanie na przykład mówi, że jest Bogiem. To jest... Ale Bogiem Najwyższym nigdzie nie znajdziesz fragmentu, to znajdź, może znajdziesz mi, masz takie zadanie, żeby w Biblii znaleźć informację, że Jezus Chrystus jest Bogiem Najwyższym. Objawienie no ciekawy jestem, 1,8. Gdzie znajdziesz taki fragment. Objawienie 1,8, bracie. No to jest interpretacja. Nie, to jest interpretacja. Tam nie jest powiedziane, że jest Bogiem Najwyższym. Jest wszechmogący, nazwany Alfa Omega. To mowa o Jehowie Bogu. Z kontekstu wynika, że mowa o Jehowie Bogu. Nie, Alfa Omega to przecież Chrystus miał początek i koniec. No i tak, i będziemy się teraz spierać, bo ty interpretujesz tak, ale weź dziesiątki innych wersetów, które wyraźnie zwracają uwagę, gdzie znajdziesz... wyraźnie powiedziane, że Jezus mówi o sobie, że jest Bogiem Najwyższym. Nie ma czegoś takiego. No to dobrze. Nie no ma. To drugi list świętego Pawła do Koryntian 6:18. Sprawdź, o kogo tu chodzi. Dobrze. 6:18. Będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami, córkami, mówi Jehowa Wszechmocny. To jest w przekładzie Nowego Świata. Wyraźnie jest powiedziane, że ludzie staną się w przyszłości, bo gdybyśmy czytali cały kontekst, to jest powiedziane, że w przyszłości niejako Bóg usynowi wszystkich ludzi. Tak jak aniołowie, którzy są wierni Bogu, nazwani są synami Boga Najwyższego, tak w przyszłości, kiedy dojdzie do doskonałości, wszyscy ludzie będą mogli być nazywani synami i córkami Boga Wszechmocnego, czyli Boga Jehowy. Ale... W kontekście, w przekładzie, w pierwotnym przekładzie jest powiedziane Boga Najwyższego, Jehowy Boga albo Jahwe. Ale apostoł Paweł nie znał Jehowy. Apostoł Paweł. Nie znał Jehowy. No, no nie, on no Chrystusowi mi... służył, zobacz. 1 Koryntian, 2 rozdział, 2 werset. No, i znowuż będziemy nadinterpretować. Ale to, co przeczytam ci, co napisane. Powiedział apostoł Paweł. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego oprócz Jezusa Chrystusa. I to zawieszonego na drzewie zielonym.
Czyli apostoł Paweł służył Chrystusowi. Apostołowi Pawłowi się objawił No Chrystus, przecież jak szedł do nauki Damaszku. Jezusa Chrystusa zostały przekazane poprzez Jehowę.